Cześć kochani, dzisiaj się już widzimy w ostatniej lokalizacji w tej części, czyli na Antarktydzie. Antarktyda składa się z kilku leveli, bodajże z czterech. I tak, co z nowości? W zasadzie to tyle, że będziemy mieli tutaj ponton, nowy sprzęt do poruszania się po wodzie, coś na zasadzie tej łódki w Wenecji. I dwa, że woda zamraża tym razem. Będziemy mieli dodatkowy pasek. Zaraz Wam pokażę, jak szybko będzie spieprzał w dół. I który jak zleci nam w dół, to od razu zabiera nam energię. My musimy jak najszybciej tutaj wypłynąć. Nie wiem, czy zdążę. O, udało się w ostatniej chwili. I teraz tak, mamy tutaj rozbity statek. Lokacja jest dość obszerna. Ale jest tu naprawdę ładnie. Powiem Wam, że ten level na Antarktydzie bardzo, bardzo, bardzo lubię. Jest przyjemny. Następny level też jest w miarę ok, ale już niestety trzeci z kolei tutaj na Antarktydzie. To nie są niestety moje klimaty, będzie ciężkim, jeżeli chodzi dla mnie levelem. Tym bardziej, że mamy mało apteczek, mamy mało naboi. No i później ostatnim levelem to będzie boss. No, area 51, likwidujemy areę, bo raczej też nie będę wracać do tego levelu. Przeskakujemy sobie tutaj na drugą stronę. Priorytetowo musimy się dostać do tego statku. A ja Wam już zaraz pokażę jak. Znowu będziemy musieli tutaj szybciutko wskoczyć do wody i przepłynąć na drugą stronę. No, powiem Wam, że jest to problematyczna sprawa, no ale... I znowu musimy wskoczyć do wody. Tylko poczekajmy, aż nam się ten pasek odnowi. I jesteśmy na miejscu. Tutaj bodajże z tego, co kojarzę, są trzy sekrety. Nie są jakoś specjalnie, nie wiadomo jak, ukryte, więc większego problemu tutaj też nie będziemy mieli. W ogóle Lara jest fajnie ubrana, bardzo mi się podoba. Będziemy mieli tu troszkę przeciwników, kurczę, i tak zastanawiam się, jak to ugryźć pod względem broni. Bo tak. Desert Eagle chcę sobie zostawić na bossa. Mamy na razie 59, no i na bossa i na tych wszystkich przeciwników w trzecim levelu. Tu mamy shotguna, tu mamy to. Może z granatów na razie byśmy ich traktowali, albo nie wiem, albo z shotguna póki co. Zróbmy może to w ten sposób, że idźmy tu z shotgunem. Albo damy radę, ale poczekajcie, może spróbujemy ze zwykłej broni jeszcze. Ja sobie tutaj zapiszę, bo to teraz będzie, słuchajcie, no teraz to będzie takie kombinowanie. Słuchajcie, no to nam się udało. Trzeba to sposobem. Trzeba ich zabijać sposobem. Oni coś zostawili? Nie. I to jest najgorsze, że oni tutaj naprawdę rzadko kiedy będą coś zostawiać. Tutaj mamy dźwignię, więc sobie jej od razu użyjemy. Bardzo rzadko będą coś zostawiać. Wow! Spadła... Aha, to chyba tutaj mamy na razie iść. Okej. Okay. Wow! Okej. Okay. Też nic nie zostawiłeś. Dobra. Wow. Jest tu ich naprawdę sporo.
w tym levelu, muszę przyznać. Tu chyba też będzie jeden facet, też trzeba go od razu zaatakować. O, naboje do Desert Eagle, bardzo dobrze. No słuchajcie, no ta broń to... Ja tą broń to jest dla mnie... No jak złoto traktuję. Po prostu jest mi cholernie potrzebna. Nie wiem, gdzie mam iść, jest tu tyle przejść. Nie wiem, gdzie najpierw. Może najpierw... Kurde, no nie wiem. Może najpierw na górę? Szczerze mówiąc. Nie jestem pewna. I tak musimy iść w... Aha, dobra. Wiem, co tu będzie, ok? I tutaj... Wychodzimy sobie na zewnątrz. W zasadzie... tu chyba będzie jeszcze sekret. Tu będzie ten ponton. To poczekajcie. Na razie sobie może tutaj tą lokację darujemy. Pójdziemy sobie w inną stronę. Ojejku, zaś jakieś dzieci krzyczą mi tutaj. Zobaczmy, co mamy tu. Tutaj nie mamy nic. Tu jest zamknięte. Dobrze. To co? No to wskakujemy tutaj w dół. Tu była taka klapa, nie? Zobaczmy, co my tu mamy. Mamy... Wow, już... Wow, gdzie on jest? O kurde. Dobra, tutaj zrzucamy sobie ponton w dół. Zapiszmy to, bo teraz muszę się jakoś rozprawić z tym gościem. W miarę mało bole... W zasadzie bezboleśnie. O, i zostawił amunicję. Tylko słuchajcie, ja nie mam Uzi. Nie wiem, może przeoczyłam to w Nevadzie, szczerze mówiąc. Nie wiem, chyba że nie odzyskamy już tej Uzi. Nie wiem. Obadamy sprawę. Ponton nam spadł. I czyli co? Tutaj też już nic, nigdzie nie pójdziemy? Czy jak? Zamknięte? Czemu to jest zamknięte? Aha, dobra. Tu byliśmy, także... Nie potrzebujemy się udawać w tym kierunku. Lecimy na górę, bo tam będziemy mieli i ponton, do którego musimy wskoczyć, i sekret. Ojej. Ale kombinuję. Ostatnio miałam chwilową przerwę na kanale, taką, nie wiem, 2-3-dniową, ale już wszystko wraca do normy. Takie małe zamieszanie, ale już będzie wszystko ok. Dobra. Co teraz? Czy tutaj spadniemy jakoś bardzo w dół? Nie, jest ok. Tu chyba nikogo nie zastaniemy, jakiegoś nieproszonego gościa. I tu tylko kryształ, tak? Dobra. No to co? Wychodzimy. Nic nadzwyczajnego tutaj nie było. I co? I teraz nam ten ponton spadł tam w dół. No to co? Ja mam nadzieję, że ja o niczym nie zapomniałam. Nie wiem, jak to się robiło już. No, wskakuj tu szybciutko, moja droga. I jesteśmy. Wyruszamy.
Bardzo przyjemnie się, powiem Wam, steruje tym pontonem. To nie jest jakaś tragedia. Wiadomo, że tu trzeba uważać na zakręty. Kwestia do wyćwiczenia. Ale bardzo przyjemne sterowanie. Tutaj znowu będziemy musieli się za chwilkę zatrzymać. Właśnie w tym miejscu. O, właśnie tak. Bo tutaj będziemy mieć kolejny sekret. To chyba nie tak. Aha, tam trzeba przeskoczyć. Słuchajcie, widzicie to? To zapiszmy sobie. Nie chciałabym tego zlamić. Udało się. I teraz tak, tutaj mamy na wprost, ale tam będzie wyjście, a sekrecik jest tutaj. Ale czy ten sekrecik... To czy będą jakieś naboje, jakaś może apteczka? Mam nadzieję, że nie sam kryształ. O, jest. I widzę naboje i apteczka. To gitara. Pewnie muszę się tu opuścić do wody. Zapiszemy to, bo też nie chcę tego zlamić. Nie wiem, w którą stronę, wiecie, płynąć od razu. Uuu. Ale jazda. Wiedziałam, że to skrzanie. Jeszcze raz. Lol. Dobre. Ale to nie jest śmieszne, bo ja się tutaj zablokowałam. Okej. Nawet mi nie mówcie, że muszę zaczynać ten level od początku. O, jest dobrze. Nie wiem, co to było, ale... Nie było to fajne. Leć, 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 moja droga, leć. Dobra. Mamy to. Tutaj teraz też będziemy mieli przeciwnika, ale musimy szybciutko stąd wyskoczyć. Wow. No! Dlaczego on tak we mnie strzela? Kurde! Jak ja cię normalnie tutaj strzelę w łeb, gnoju, to zobaczysz. No co za szmaciarz jeden. Przepraszam za te słownictwo, ale tutaj mnie zdenerwował. Całą dużą apteczkę musiałam na to zużyć. Och. Tam były przed chwilą drzwi, oczywiście, do których się na razie nie dostaniemy, ponieważ będzie nam do tego potrzebny łom. To jest pierwsza sprawa, a druga, zapomniałam Wam wspomnieć, tam na samym początku levelu, niedaleko tego statku, była taka chatka, do której będziemy potrzebowali klucz. Nie jest to absolutnie potrzebne do fabuły TR-a, czy w ogóle do ukończenia tego levelu. Jest nam to potrzebne do ostatniego sekretu. Zostawiłeś coś? Oczywiście, że nie. Wow! Tu na górę chyba też na razie nie ma się co wspinać, bo do wszystkiego nam będzie potrzebny łom. Lecimy dalej. Zapiszmy to sobie. Wow! Kurde, ale one mnie straszą te... No, nie wytrzymam. Trzeba przejść teraz, wiecie co, z powrotem na inną broń, jakąś lepsiejszą. Z
zostawiłeś coś? Nie. Nie tak zrobimy, bo to jest bez sensu. 10 apteczek, 7. No to jest porażka. I to taka ogromna. Aha. Obawiam się, że możecie tu mieć... Nie. Obawiam się, że możecie tu mieć w miarę ciemno. O kurde. Już na 7. Może nie, nie będziemy przesadzać. Też nie chcę niszczyć tutaj jakąś przesadną jasnością klimatu tej gry. Tutaj mamy przycisk. Na razie to wszystko olewamy, bo potrzebujemy raz, że rozwiązać zagadkę, którą pamiętam, ale żeby znaleźć do niej rozwiązanie, to ja wam... Nie wiem, co to było. I w ogóle Lara się zacięła. Wiecie co, ja ostatnio mam zajebiste akcje po prostu w tej grze i nie zapisałam jeszcze, tak? No, zapisałam. Zajebiste mam ostatnio akcje w tej grze. Nie wiem, co się dzieje. Ona mi się buguje. Ja wam pokażę, gdzie jest podpowiedź do rozwiązania tej zagadki, ale my sobie już ją rozwiążemy, bo po prostu pamiętam, jak należy to zrobić. Nie wiem, gdzie tu się należy opuścić, żeby ona mi nie wpadła do tej wody. O, właśnie, tutaj. Ludzie! Dobra. Mamy tutaj takie zawory. I tych zaworów jest 4. I my musimy sobie tak przekręcić tutaj drugi. O, właśnie. I zielony. Może zielony. Tak, zielony kryształ, nie o to mi chodziło. I ostatni. No. I okej. Teraz nam się otworzyły chyba tutaj prawdopodobnie jakieś drzwi. Ja sobie już wezmę broń, bo nie wiem, czy będzie mi potrzebna. Tutaj na pewno będzie jakiś przeciwnik. Na 100%. Chociaż na razie nie widzę. Weźmy sobie może tak. Tutaj jest ukryta... Ukryta. Po prostu leży sobie apteczka. I przekręćmy sobie tutaj tą dźwignię. I załączyło nam się tutaj tak jakby, wiecie, nie wiem, czy to można nazwać prądem. Może prądem właśnie. Załączyliśmy sobie prąd. I teraz każdy przycisk tutaj w jakichś miejscach, czy będzie coś do otworzenia, czy to będą drzwi, czy to będzie jakaś krata. Coś słyszę, ale to jest takie, wiecie... Aha, radio. Słyszę radio. Dobra, przejdźmy tu na razie na zwykłą broń. Tu nic... Albo nie. Nie, źle się tak czuję. Tu chyba nie ma tej podpowiedzi, nie. O, tu wam pokażę. O, trzeba uważać. Bo on by nas zatruł tym gazem, ale chcę wam pokazać to coś. Patrzcie. Już zmutowany człowiek. Już tutaj był ofiarą tych eksperymentów, tych badań. Bo po to oni tutaj tak naprawdę przyjechali. O. Nie, to nie w tą stronę. Gdzie my musimy iść? O, my musimy iść tutaj. No już się boję, kogo ja tutaj napotkam. Aha, okej, okay, już wiem, gdzie jestem. Zasejwujmy to. Ale tutaj mi nie będzie potrzebne... Nie będzie mi potrzebna ta broń. Zobaczę jeszcze, co jest po drugiej stronie. No okej, okay. Chodźmy tu. Ja bym te psiaki potraktowała shotgunem.
To chyba nie był najlepszy pomysł. Oj, tutaj to chyba obawiam się, że będą panowie do zabicia. Sorry, że tak kombinuję z tą bronią, ale no jestem w nieciekawej sytuacji, muszę wam powiedzieć. Myślałam, że tutaj będą jacyś pracownicy. A tu mamy kluczyk. Słuchajcie, ten kluczyk jest właśnie do sekretu. Albo i nie do sekretu. Poczekajcie, co tutaj pisze? Gate control key. Nie, to nie jest do sekretu. Mam Uzi! No ale tak... Przestraszyłam cię. Zastanawiam się, czy z tą bronią to jest dobry pomysł w ogóle. Idziemy stąd. Nie wiem, czy z tamtej strony nie było żadnego wyjścia naprawdę stąd. Jak ja mam się stąd wrócić? Nie ma nic. Co? Znowu myślałam, że znowu się gdzieś, wiecie, zacięła, zakneblowała tutaj. Dobra, idziemy. Musimy się totalnie stąd wrócić. Przyszliśmy dołem, ale tu powinno być jeszcze... O, właśnie, tędy... Nie, tędy stąd nie wyjdziemy. Musimy jeszcze... Musi tu być jeszcze jakieś inne wyjście stąd. Tędy może? Tak, tędy. O, właśnie. Aha, i tutaj wyszliśmy sobie właśnie, gdzie jest ta zagadka. A jeszcze chciałam zobaczyć, czy tutaj to jest to samo miejsce? Nie, to jest zupełnie inne miejsce. Moment, już się tam wybieramy, tylko wiecie co, ja tu zauważyłam, że tutaj leżą naboje do shotguna. To chodźmy jeszcze tutaj, dobra? Zapisujemy sobie to. Powiem wam, że za dużo tutaj tych przeciwników, naprawdę. Dobra. Dobrze, że to zapisałam. Weźmiemy sobie apteczkę. Dobrze, że chociaż przynajmniej coś zostawił. Ale wydaje mi się, że to chyba nie koniec tutaj tych przeciwników. Ten nic nie zostawił. Będzie tu ktoś jeszcze? A tu mam przycisk. Ale jeszcze tu chyba ktoś będzie, tak mi się wydaje. Nie wiem, co to dało. Nie ma? Już dziwne, ale to chyba nie wszystko tutaj. No nie, i tutaj mamy łom, bardzo dobrze. O, wiedziałam.
Muszę użyć, słuchajcie, tej apteczki. Następny tam biega, widzę, na dole. O, dawaj mi to. On tutaj chyba biegnie. Ej, ale tam była apteczka jeszcze chyba. Poczekajcie, o ile mnie oczy nie mylą. Tak, ale z Kitrana nie. Nie wiem, co ten przycisk nam dał, szczerze mówiąc. Nic nie zostawił. Energia nam schodzi jak nie powiem co. I jeszcze tak, albo się wracamy użyć tam łomu, albo jeszcze mamy tutaj jedno przejście. Ojej. Weź się cofnij, kobieto. Może pójdźmy najpierw tu. Tu chyba na dole... Aha, jeszcze na dole są psiaki. Na dole chyba są jakieś amunicje, o ile mnie... O, właśnie, tam coś jest. Jakaś amunicja. Okej. Coś tu mamy. No dobra, może być. W granatnikach bodajże. Zawsze to coś. Nie wiem teraz, którędy. Tędy czy tędy? Stamtąd przyszłam, ok. Zasejwujmy to. Co my mamy tu? Aha, to jest to samo... No to było tu jednak wyjście, słuchajcie. No dobra, no ja chyba jestem ślepa, widzicie to? No to co, to idziemy teraz się tam cofnąć do tamtej drabinki. I później jeszcze będziemy musieli się cofnąć tam, gdzie przypłynęliśmy sobie tu... O, tu jest jeszcze. Przypłynęliśmy sobie tu ostatnio pontonem. Tu mamy jeszcze drzwi jakieś. Ale nic mi to nie dało. Nie wiem dlaczego. Wiecie co, mam wrażenie, że on tu coś miał. I dobrze, mam wrażenie. Trzeba, wiecie co, chyba bardziej się tutaj przyłożyć do oględzin tych zwłok. Bo nie chciałabym czegoś ważnego pominąć, a zwłaszcza apteczek. Zacznijmy sobie jeszcze sejwować na jakimś innym slocie. Jakiego ja levelu jeszcze nie lubię za bardzo, który mogłabym poświęcić? Tu mam jeszcze High Security Compound. Oczywiście, że chcę to zlikwidować. Tu mamy tak, najpierw dźwignię. Aha, która nam otwiera klapę. A teraz używamy sobie naszego łomu. Okej. Okay. Aha. I słuchajcie, kiedyś tak zrobiłam. Właśnie to samo, co bym zrobiła teraz. Ja tu się kiedyś zacięłam na Antarktydzie. Nie wiedziałam kompletnie, co ja mam zrobić, bo nie wiedziałam, że ten łom tutaj leży i ja go muszę podnieść. Nie zapomnę tego, że właśnie ja zapomniałam o tym, nie zauważyłam tego i błąkałam się tu i oczywiście musiałam co czekać na solucję, aż pojawi się w jakimś magazynie. Po prostu tego nie widziałam, no ale... Grając w Tomb Raidera nie byłam jeszcze, wiecie no, dzieckiem i moje myślenie jeszcze nie było takie super. Zresztą jak każdy
fan czy w ogóle gracz Tomb Raidera zapewne miał różne dziwne miejsca, w których się zawiesił i niektóre... O właśnie, to nie musieliśmy tutaj iść, zobaczcie. Tutaj jest podpowiedź właśnie w tym miejscu do tego bojlera, czy co to tam z tymi zaworami. Na zielono są zaznaczone elementy. Widzicie, nie musieliśmy tutaj iść, strata czasu. Możemy się wracać do początku. Jeszcze teraz pewnie mi jakieś beboki tutaj wyskoczą. Może nie. Idziemy sobie stąd. Dobra. Oj, oj, oj. Wskakuj tam. Zołzo mała. Teraz sobie będziemy musieli otworzyć tutaj... nie wiem, czy widzicie... Kurde. Będziemy sobie musieli otworzyć tutaj tą bramę, żeby przepłynąć pontonem. I w zasadzie to będzie przeprawa do zakończenia tego levelu. Ale oczywiście my go nie zakończymy, bo będziemy musieli się wrócić do początku z kluczem, którego jeszcze nie mamy. I nie za bardzo pamiętam, gdzie był ten... Znaczy się wiem, że był pod wodą. Ale w którym miejscu... Zabijcie mnie, nie pamiętam. Będziemy sejwować i kombinować z nurkowaniem. Bo szczerze mówiąc, nie przypominam sobie, gdzie to było. Ale spokojnie, dam radę. Ale złaź, dobra? Byłabym wdzięczna. Też nic nie zostawiłeś? Nie. Ciekawa jestem, czy teraz ten łom zniknie, skoro my go już w zasadzie nie potrzebujemy. Nie, nie zniknął. Chyba, że go jeszcze będę do czegoś potrzebować, a nie wiem. Tu jest klucz. No i teraz musimy po prostu to otworzyć guziczkiem. Okej. Okay. Wskakujemy na ponton, płyniemy sobie tam. No kto do mnie strzela? Słuchajcie, no to są jakieś jaja. Ja nie wiem, skąd ten gość się wziął. Dobra, poczekajcie, muszę się tu skupić, bo tu gdzieś będzie ten klucz. Tylko nie wiem, gdzie... A, mnie będzie tutaj. Poczekajcie. Słuchajcie, będzie tutaj. Dobra, zapiszmy to. Zapiszmy to. Szybciutko, szybciutko. Chyba nie dam rady. O, daliśmy radę. Dobra, wiecie co? Później się tutaj wrócimy, bo będzie tutaj jeszcze troszkę znajdziek. Ale póki co lecimy do ostatniego sekretu już w tym levelu. Staramy się mu szybko śmignąć, tak żeby nas tutaj nie zauważył. Już widzę go, że on tam lata. A nie, nie widzę. To były zwłoki. Nie wiem, gdzie był ten gość. Naprawdę nie wiem. Ojejku. Czy ja tutaj wyskoczę sobie? Spokojnie. Gitara. I chodziło mi właśnie o ten domek. I tutaj używamy sobie kluczyka. Mam nadzieję, że nikt mnie tutaj nie zaskoczy. Wow! Ale patrzcie, byłam przygotowana, że może tu coś być, a i tak się przestraszyłam. Wiecie co, mogę tu zginąć jeszcze kilkakrotnie w tym levelu, dlatego że chciałabym zrobić to tak... Aha, i tu jest tylko kryształ. Dobra. Chciałabym zrobić to tak... I tam są... Kurde, naboje i flary. Chyba nie da się tego zebrać tak, żeby nie wziąć tego kryształu, wiecie? Zaraz zobaczymy. No nie da się. Dobra. Odpuścimy to sobie. Szkoda, że nie mam tego moda.
do tego, aby tych kryształków tu po prostu nie było. No ale już trudno. Ok, no to lecimy już. Zapiszmy to, bo tutaj jak mnie postrzeli gość, to ja już mogę wyciągnąć ducha. A tu jesteś! Widziałam cię. Ale już... Mam nadzieję, że dasz mi spokój. Tutaj można sobie wyskoczyć, bo tutaj będą jak... Będzie tutaj chyba jakaś, mam nadzieję, amunicja albo apteczka. Najlepiej by było, jakby to była apteczka. Wow! I co, nic tu nie ma? Jest, a on nic nie zostawił? No co za Francuz... Zobaczcie, ja mam dosłownie jeden bar energii i nie ma takiej opcji. Muszę to przejść tak, żeby nie użyć już żadnej apteczki. Muszę. Po prostu muszę. Tu będzie jeszcze jedno chyba miejsce. O, właśnie tu. Co tam jest? Naboje do shotguna. No i dobra. Musimy sobie je wziąć. Tu nikogo nie ma, dobrze. Musimy sobie jakoś wskoczyć. Magia Teera. No i co, lecimy, zapiszmy to. Bo ja wiem, że tutaj będzie jeszcze co najmniej dwóch przeciwników. A tu na... Aha, i tu na górę, tak. I tu na górę to jest nasze docelowe miejsce, gdzie musimy się udać. I pontona już niestety nie będzie. Zrobimy to tak. Ojej, słuchajcie, czekajcie. Ale mi się skręciło w głowie. Dobra, okej, jestem z powrotem, wybaczcie. Nie wiem, co to się stało, ale tak bywa. Taki moment chwilowy. Mam nadzieję, że nie będzie we mnie tu strzelał. Wow! Czy coś z ciebie zostało? Coś zostawiłeś po sobie? Nie. Haha! Udało się! Nie musieliśmy używać żadnej apteczki. Dobra, przejrzmy sobie, co my tu w ogóle mamy na podsumowanie tego odcinka. Mamy te wszystkie nasze artefakty. Ale co mamy? Mamy tak, 11 małych apteczek, 8 dużych, 29 flar, to nas nie interesuje, 16 granatów. A bazuki to chyba wątpię, że odzyskamy, ale zobaczymy. Powinniśmy, uważam, że powinniśmy odzyskać wszystko, ok. MP5, Uzi 200, Desert Eagle 79, rewelacyjnie, Shotgun 4, porażka. Mamy wszystkie sekrety? Mamy. Dobra, lecimy. Hi, come in. Make yourself at home. I won't be a minute. At home? I've just met a man who may as well have been Brundlefly. Fascinating, isn't it? He was your own employee. He was a molecular biologist. He'd have been intrigued with himself. Thanks to this material, his Hox genes were multiplied. Do that, and the complexities of our bodies increase beyond our comprehension. But this is just the fringe of its possibilities we're seeing here. My pal's exposure came from the material impregnated into the meteorite crater. The real capacities lie in its core, which these artifacts you're so attached to will let me access. But you've no control over this. This is not just about avidly spawning mutants. It's an entirely natural acceleration of evolution, a real live laboratory of spurred on life. Not everyone here wants to be guinea pigs, multi-appendaged or not. Well, that's unfortunate. It's been hit and miss here for too long. Now the timing's spot on. I can't leave it. The Polynesians fled in their ignorance. Darwin's half-wit sailor's the same, ironically making Darwin himself miss this angle on evolution. But now, I'm here. I have the access, the knowledge, the artifacts. Yes, but you bumped into me in India and sent me to find them for you, bringing me here. Listen to this gibberish. Your perception of good timing is bad. I don't know about that. Oof.
Koniec, moi drodzy. Bardzo fajny, przyjemny level. Na dzisiaj to tyle i do usłyszenia. Cześć!